7 sierpnia wspominamy błogosławionego Tadeusza Dulnego, męczennika. Tadeusz urodził się 8 sierpnia 1914 roku w Krzczonowicach, niewielkiej wsi pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Miał 5 braci i 2 siostry. Rodzice, w pamięci dzieci ludzie wielkiej dobroci, modlitwy i ciężkiej pracy, kosztem wyrzeczeń zapewnili wszystkim dzieciom naukę w szkołach, a 4 z nich trafiło na wyższe uczelnie. W trakcie nauki w gimnazjum w Tadeuszu dojrzało powołanie kapłańskie. Rozpoczął formację w seminarium duchownym we Włocławku. Choć nie był intelektualnie najwybitniejszym z alumnów, braki nadrabiał pracowitością. W 1938 roku przyjął 2 niższe święcenia. Był to ostatni rok nauki przed wybuchem II wojny światowej. W seminarium pod kierunkiem 15 księży profesorów kształciło się około 120 alumnów. W ramach akcji zwalczania polskiej inteligencji 7 listopada 1939 roku Gestapo aresztowało wszystkich profesorów i 22 alumnów, tych, którzy powrócili do Włocławka, by kontynuować przygotowanie do kapłaństwa. Był wśród nich błogosławiony biskup Michał Kozal. Opatrzność sprawiła, że aresztowania uniknął ksiądz Stefan Wyszyński, wykładowca nauki społecznej, profesor prawa kanonicznego i socjologii i późniejszy prymas tysiąclecia. Aresztowania nie uniknął jednak Tadeusz. Uwięzionych początkowo przetrzymywano w więzieniu we Włocławku. 16 stycznia 1940 roku Niemcy przewieźli ich do obozu przejściowego zorganizowanego w pocysterskim klasztorze Salezjanów w Lądzie. Przetrzymywano tam około 150 kapłanów, zakonników i kleryków, głównie z Kujaw i Wielkopolski. 26 sierpnia 1940 roku rozpoczęły się wywózki duchowieństwa. Tadeusza przewieziono najpierw do kolejnego obozu przejściowego w Szczeglinie, a po 2 dniach do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, niedaleko Berlina. Stamtąd 14 grudnia 1940 roku trafił do Dachau i otrzymał numer 22662. W obozie włączył się do kilkudziesięcioosobowej grupy modlitewnej więźniów, zawiązanej w wielkiej dyskrecji, bo zewnętrzne przejawy religijności były tępione. W warunkach nieludzkiego traktowania i pracy czerpał siłę z modlitwy i zawsze służył pomocą współwięźniom, szczególnie starszym i schorowanym. Korzystając z nieuwagi dozorców, starał się wyręczać ich w obozowych obowiązkach. Wskutek osłabienia Tadeusz trafił do obozowego szpitala, tak zwanego rewiru, i tam 7 sierpnia 1942 roku zmarł. Jego ciało spalono w obozowym krematorium. Beatyfikowany został przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Tadeusza, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.